Wydawać by się mogło, że wy, towarzyszu Jakuszyn, niczego nie rozumiecie. Ale to nieprawda. Wiecie dobrze, o co chodzi. Tylko usnęła w was jakoś rewolucyjna czujność. Nie chcę snuć innych przypuszczeń, towarzysze. Bo wszystko wokół was układa się jakoś dziwnie. Cudownie ocalony z napadu bandy na pociąg. Czego się zrzymać, że my, marksiści, nie wierzymy w cuda. No właśnie, ale wróćmy do sprawy. Cudownie ocalony natychmiast interweniuje o drugiego cudownie ocalonego z innego napadu człowieka. Człowieka z londyńskiego wojska. Takiego wojska nie było. Towarzysz Grajewski. Towarzysz? Jaki on towarzysz? Obywatel Grajewski. Jaki obywatel? Pewno angielski, co? No ale mówcie, mówcie. Mówię. Obywatel... To się jeszcze zobaczy, co to za obywatel. Póki się nie zobaczyło, nie możecie mi robić zarzutów z tego, że... A jak się zobaczy? Wtedy pogadamy. Pogadamy już jutro, skoro zaczyna się plenum Komitetu Powiatowego. Chyba nie o takich głupstwach będziemy mówić. Trzeba się przyjrzeć, czy to są takie głupstwa. A mówić będziemy na pewno o rzeczach poważnych. O zaniku czujności. O popieraniu nastrojów strajkowych wśród kolejarzy. O dokarmianiu nieomal komitetu strajkowego. O co chodzi? Ja w tej sprawie. W jakiej sprawie? No, towarzysz Jakuszyn zmobilizował wówczas ludzi. Gdyby nie on, to... Dziś chodzi nam o ogólny obraz politycznej działalności towarzysza Jakuszyna. No tak, ale jak mamy zobaczyć ten ogólny obraz bez takich szczegółów? Ja wtedy byłem obok towarzysza Jakuszyna i wiem, że tylko on poderwał ludzi, przełamał tendencje strajkowe, nakarmił... O szczegółach będziemy mieli czas mówić jutro. Dziś chodzi nam o syntetyczny, że się tak wyrażę, obraz nie tylko działalności, ale i osoby towarzysza Jakuszyna. Wracając do rzeczy, otóż do tego muszę dodać parę słów o sztucznym budowaniu własnego jednostkowego autorytetu, tak, z jakim tu mamy do czynienia. A o czym wy mówicie? Nie trzeba daleko szukać. A skąd się to tutaj wzięło? Z pokoju naszego ZMP. Czego tam szukacie, towarzysz Jakuszyn? Nadziei. Towarzyszu Jakuszyn. A, to wy. Dzień dobry. Co takiego? Spieszę się, widzicie plenum. Ten człowiek, któremu pomogliście dostać pracę przy hangarach, kapitan Grajewski, jest znowu aresztowany i ja właściwie... Czego wy ode mnie chcecie? Są od tego organy naszego państwa powołane przez władzę ludową. Ich wyrok obowiązuje. Przecież mogą się mylić. Przecież mogą się mylić. Widzicie? Człowiek może się mylić, ale partia nie. A oni są z ramienia naszej partii. Wybaczcie.